12 lutego w Wielgiem już po raz 11 odbyła się impreza pod nazwą Festiwal Smaku – Dzień Faworka. W programie były konkursy, degustacje i licytacje. Nie zabrakło również występów artystycznych, w których zaprezentowała się młodzież z powiatu lipnowskiego. Uwieńczeniem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego w kilku kategoriach, a następnie zabawa taneczna. Poprosiliśmy organizatorów o kilka słów na temat wydarzenia. Faktycznie jest to już nasz 11. Festiwal Smaku. Impreza przyjęła się w środowisku i nie tylko, ponieważ na dzisiejszą uroczystość zaprosiliśmy nie tylko mieszkanki gminy Wielgie, ale też koła gospodyń z całego powiatu. Jest to impreza, która wpasowała się w kalendarz i co roku w tłusty czwartek robimy święto Dzień Faworka, który jak widać na tej sali skupia bardzo dużą ilość osób, którzy przychodzą, robią panie potrawy, za co nic nie otrzymują, jedynie dobrą zabawę, na co liczą przychodząc tutaj na tą imprezę. Po raz pierwszy w tym roku współorganizatorami tej imprezy jest Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie. Włączyliśmy się, przygotowując część artystyczną, zaangażowaliśmy do tego dzieci i młodzież Zespołu Placówek Oświatowych Wielgiem, zaangażowaliśmy grupę mak kuglarzy z Lipna pod kierunkiem pani Małgorzaty Żareckiej-Ziółkowskiej oraz Teatr Benena. Witam serdecznie Państwa, już tradycyjnie, nie po raz pewnie 11, ale po raz któryś będę miał tą przyjemność z Państwem, że tak powiem, rozmawiać, a cały mój interes, czy całe moje zadanie polega na tym, żeby jak najwięcej uzyskać od Państwa pieniążków na Stowarzyszenie Przyszłość Gminy Wielkiej. Drodzy Państwo, organizatorzy stawiają mnie w trudnej sytuacji, ponieważ najpierw nakarmią Państwa, że tak powiem, duchowo, nakarmią cieleśnie, a później mówią, teraz tym najedzonym i ubawionym zabierz pieniądze z portfela. Ale ja myślę, że nie będzie tak źle, drodzy Państwo, że tak jak co roku i my za wzorem Jurka Owsiaka pobijemy rekord i w tym roku również zbierzemy duże pieniądze. Na pewno Państwo się zorientowali, że prezentów mamy dużo. Tutaj już Agnieszka wymieniła darczyńców tych prezentów i myślę, że te prezenty, które tutaj będziemy licytowali, znajdą, że tak powiem, szybciutko nabywców za dobrą cenę. Na imprezie spotkaliśmy również znanego aktora Piotra Pręgowskiego, który jest mieszkańcem gminy Wielgie. Jak panu podoba się to całe wydarzenie? Jestem zachwycony, a przede wszystkim jestem zachwycony tym, że widziałem tyle utalentowanej młodzieży. Bo już miałem okazję jeździć po całym województwie i nie tylko. Jest tak dużo wspaniałych młodych ludzi, którzy mają wszelakie zdolności i jest to wspaniałe, że są osoby, które potrafią tym kierować, które organizują to i że są takie miejsca jak to właśnie, gdzie można prezentować swoje zdolności i swoje marzenia spełniać. No wspaniałe, uważam, że impreza jest bardzo udana, bardzo ciekawe występy, kilka zespołów. To, co mnie najbardziej zachwyciło, to to, że dzieci śpiewają czysto. Że tu jest nie tylko to, że ktoś chce występować, ale i ma ten dar Boży. I tutaj rzeczywiście jestem tym oczarowany, a ja tym bardziej, że to jest młodzież, czego nie wiedziałem, z sąsiedztwa, z mojej gminy. Proszę mi powiedzieć, jak potrawy, czy smakują? A pani? Ja szczerze mówiąc nie miałam okazji posmakować jeszcze. No to jeszcze niech pani rusza do stołu, bo tam już ledwie zostało. Goście, to im zajęło niecałe 3 minuty, na stołach już nic nie zostało. A to nie sądzę, że była kwestia tego, że są głodni, tylko że są po prostu wspaniałości. Bo czuć w tym serce i dobrą energię. A co panu smakowało najbardziej? Były tam takie, nie powinienem tego mówić, bo to jest tajemnica, bo ja nie powinienem tego robić. No ale trudno, czasem trzeba się stoczyć. Były tam takie nieduże pączki posypane cukrem pudrem. Lepiej nie mówić. A dzisiaj tłusty czwartek, to można. No wie pani, tłusty czwartek, a gorzej będzie, jak będzie tłusty Pręgowski. Myślę, że nie będzie tak źle. No mam nadzieję. O, pani parę pączków powinna zjeść. Ja już jadłam dzisiaj 3. No to jeszcze 3 i będzie dobrze.